Panie profesorze, czy można realizować światową medycynę na Śląsku? Z pewnością, choć pewnie nie dotyczy to wszystkich dyscyplin medycyny. Ja mam szczęście reprezentować hematologię, gdzie wydaje mi się, że nasza działalność odpowiada światowym standardom, a w niektórych obszarach być może je nawet przekracza. Profesor Sebastian Giebel jest w świecie medycznym słynnym lekarzem transplantologiem i onkohematologiem. Działa na arenie krajowej i międzynarodowej. Brał udział m.in. w pierwszym w Polsce przeszczepie szpiku od dawcy niespokrewnionego i pierwszym na świecie przeszczepie krtani. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskiej Grupy do Spraw Leczenia Białaczek u Dorosłych oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, sekretarzem sekcji ostrych białaczek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku, członkiem Europejskiej Grupy do Spraw Leczenia Ostrych Białaczek Limfoblastycznych u Dorosłych. Obecnie Sebastian Giebel kieruje kliniką transplantacji szpiku i onkohematologii w Centrum Onkologii, instytucję imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, która jest jednym z najaktywniejszych ośrodków przeszczepowych w Europie. Pobranie szpiku. Tak. Na którą to jest zaplanowane? Za pół godziny powinniśmy zacząć. Ty jedziesz, Gosia, tak? Tak. A dokąd jedziemy, Antonio? Do Stanu. Dobra. Gdzie ją pracować? Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 1996 roku. Wtedy też podjął pracę w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala imienia Adama Mieleckiego w Katowicach. Po 12 latach w 2008 roku związał się z Instytutem Onkologii w Gliwicach. Klinika transplantacji szpiku i onkohematologii, którą kieruje obecnie, powstała w 2009 roku i w ciągu kilku lat stała się jednym z najaktywniejszych ośrodków przeszczepowych w Europie. Lekarz w 2010 roku uzyskał specjalizację z hematologii, a w 2013, w wieku zaledwie 41 lat, zdobył tytuł profesora. Lekarz ma również na swoim koncie ponad 160 publikacji naukowych. W 2017 roku został uhonorowany medalem Jędrzeja Śniadeckiego przyznanym przez Polską Akademię Nauk. To duże osiągnięcia, a wszystkie są wynikiem ratowania z sukcesem życia pacjentów. Jako hematolog i immunolog od początku swojej kariery marzył o chwili, w której będzie możliwe wykorzystanie komórek układu odpornościowego pacjenta do walki z jego własnym nowotworem. Jeszcze w latach 90. XX wieku takie leczenie funkcjonowało wyłącznie na papierze, w teorii. W końcu w pierwszej dekadzie XXI wieku zarysowała się perspektywa, a pod koniec drugiej dekady stało się to rzeczywistością. W 2019 roku lekarz pobrał od 60-letniej kobiety chorej na chłodniaka rozlanego jej własne limfocyty T. Te zostały wysłane do laboratorium w Kalifornii i poddane modyfikacji. Później w temperaturze minus 150 stopni Celsjusza wróciły do Gliwic. To operacja unikalna w skali światowej. Metoda ta jest obecnie najbardziej zaawansowaną i dostosowaną do konkretnego pacjenta technologią, jaką wykorzystuje się na świecie do leczenia agresywnych nowotworów krwi i szpiku. Po raz pierwszy zastosowano ją w 2012 roku w Filadelfii u chorego na ostrą białaczkę. Dziś jest dostępna w Polsce. Jako kierownik kliniki ma stały, bezpośredni kontakt z pacjentem, twierdząc, że to dominująca potrzeba w realizacji zawodu lekarza. Oprócz medycyny, wielką pasją profesora jest muzyka. Od zawsze marzył, żeby występować i grać. W liceum udało mu się spełnić to marzenie, ale na krótko. Później, zajęty działalnością naukową, przez wiele lat nie miał jak rozwijać muzycznej pasji. Udało mu się do niej wrócić wtedy, gdy założył zespół Autenticos.
czasem pytam. Zespół nagrał również płytę, która nosi tytuł Audioterapia. Na krążku znalazło się 10 utworów o różnorodnej stylistyce muzycznej, od tanecznego funky przez hip-hop po rock progresywny, które w warstwie tekstowej odnoszą się do rzeczywistości współczesnego świata. Jako autor tekstów, piosenek, musi wyrażać swoje myśli w poetyckiej formie, zupełnie inaczej niż w pracy. Jest jednak coś, co łączy prace naukowe z piosenkami. Przekaz, który musi być szczery, zrozumiały, a jednocześnie wolny od banałów. Choć wydaje się, że tworzenie muzyki jest dalekie od ratowania życia, okazuje się, że zespół to grupa ludzi, w której każdy ma inne umiejętności, inną wrażliwość i różne sposoby komunikacji. Świat sam poradzi sobie z tym doskonale, co trwało wiecznie będzie trwać. I bez ciebie ludzkość przeżyje, nawet gdy będziesz w niebie. Panie profesorze, Sebastianie, dużo rozmawiamy o medycynie, jednak muszę się przyznać, że zdarzyło mi się już tańczyć pod sceną w Szczecinku do melodii granych przez ciebie i twój zespół. I jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką rockową? No to jest chyba największa przygoda mojego życia, która wydarzyła się w wieku już, muszę powiedzieć, dojrzałym, a która była moim takim niespełnionym marzeniem przez długi czas od okresu liceum. Zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem to marzenie, żeby występować na scenie, żeby być frontmanem zespołu rockowego, ale przez długie lata nie miałem tak naprawdę takich możliwości, bo trzeba mieć zespół, trzeba mieć z kim grać, trzeba mieć z kim tę pasję dzielić. I kilka lat temu przeprowadziłem się z Katowic do Mikołowa. Okazało się, że sąsiadem na moim osiedlu jest wybitny perkusista, który grał w przeróżnych składach, który zdobywał bursztynowego słowika w Sopocie swego czasu, a który był w takim momencie, że miał jeszcze przestrzeń i zechciał tę przestrzeń ze mną dzielić. Zaprosił do współpracy swoich muzyków sesyjnych, również zawodowców. No i okazało się, że można coś razem wspólnego tworzyć. Oczywiście ja nie byłem przygotowany do tego zupełnie. W owym czasie wydawało mi się, że potrafię śpiewać, ale jak usłyszałem nagrania takie live, to ta moja wiara została mocno podkopana. No niemniej potraktowałem sprawę poważnie, podjąłem naukę emisji głosu i w tej chwili czuję się już dużo pewniej. Natomiast koledzy, co ciekawe, porzucili swoje inne aktywności, uwierzyli w to, że ten projekt jest wart inwestycji emocjonalnej, czasowej. I rzeczywiście zespół się rozwinął. Nagraliśmy pierwszą płytę 2 lata temu. Aktualnie nagrywamy materiał na drugą płytę. Koncertujemy, jak tylko się da, oczywiście niekoniecznie w tym okresie pandemii, ale wcześniej całkiem sporo. No i czerpiemy z tego radość. Mówisz, śpiewam, bo lubię, ale masz też świadomość, że występujesz z muzykami profesjonalnymi, oni mają swoje oczekiwania i musisz się angażować, co to oznacza. Wszystko, co robię, staram się robić poważnie i oddawać się całym sobą. To dotyczy również tego zespołu. No, ja nie jestem zawodowym muzykiem, nie mam wykształcenia, w związku z czym w rozmowach na temat harmonii, rozwiązań rytmicznych, no, czuję się taki malutki przy moich kolegach, ale z drugiej strony uważa się mnie za utalentowanego tekściarza, no i te moje umiejętności wokalne są w tej chwili wystarczające, żeby nie musieć się wstydzić. Jesteś frontmanem w zespole, ale też autorem piosenek. Przy niektórych, jak mówisz, chce się zatańczyć, przy niektórych zadumać. Czy muzyką chcesz też leczyć ludzi? Jeżeli ktoś taką terapię chce podjąć, to musi to zrobić na własną rękę, bo ja nikogo staram się nie namawiać. Ale czy ona może być skuteczna? Wierzę, że tak, dlatego że wiele z tych piosenek jest przesyconych dowcipem, autoironią i myślę, że może efektywnie poprawić humor. A jak się ma lepszy humor, to wszystko staje się lepsze i łatwiejsze i również wierzę, że ma to wpływ na zdrowie. I artysta, i lekarz powinni wzbudzać emocje szczerym przekazem. Tak, na wielu płaszczyznach. Ten aspekt, który poruszyłaś, czyli
szczerości, naturalność jest szalenie ważne, dlatego że tak jak muzykowi na scenie publiczność musi wierzyć, tak samo pacjent musi wierzyć swojemu lekarzowi. I to nie jest wcale proste, żeby taką wiarę u pacjenta zbudować. Tego się człowiek uczy przez całe życie, tej umiejętności się nabywa, a jest ona absolutnie niezbędna, dlatego że pacjent, który nie wierzy swojemu lekarzowi, nie będzie się poddawał tej terapii z odpowiednią determinacją i z pełnym przekonaniem i co za tym idzie, wyniki leczenia będą gorsze, albo w ogóle tego leczenia nie podejmie oczywiście. A są jeszcze inne analogie między muzyką a medycyną? To i to jest sztuką czy nauką? I jednym i drugim. Nauką na pewno i to jest podstawa. Bez wiedzy, bez tej podbudowy teoretycznej nie można być dobrym lekarzem. No, a z drugiej strony nie zastąpią nas nigdy maszyny, wierzę w to głęboko. I naszą wiedzę na temat problemów chorego musimy nabywać poprzez bezpośrednią relację. I tak samo taką relacją zwrotną przekazywać pacjentowi to, co dotyczy perspektyw jego przyszłości. Musimy potrafić wlać wiarę, wlać przekonanie, że to leczenie ma sens i że ta przyszłość jest. Ja mówię w szczególności o działce, którą się zajmuję, czyli onkohematologii. To są trudne choroby, nowotwory układu krwiotwórczego, białaczki, chłoniaki. I nie zawsze udaje się efektywnie zadziałać, nie zawsze udaje się pomóc, ale z całą pewnością zawsze trzeba stworzyć jakąś wizję, jakąś nadzieję i stopić się z tym naszym pacjentem w jego emocjach tak, żeby nawiązać efektywną współpracę. Planowałeś zostać profesorem w wieku 40 lat. Spóźniłeś się o rok. Twoje dokonania w onkohematologii są imponujące. Wiele z twoich działań określanych jest jako pierwsze, wyjątkowe. Tak się złożyło, że mam możliwość realizowania swoich pasji nie tylko związane z leczeniem chorych, ale też z realizacją działalności naukowej. To zawdzięczam moim mentorom, w szczególności profesorowi Hołowieckiemu, który był moim szefem w Katowicach, a w tej chwili jest współpracownikiem w Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale też instytucjom. Najpierw szpitalowi w Katowicach, w którym pracowałem, a w tej chwili właśnie instytutowi, który stwarza olbrzymie możliwości, który właściwie nie stwarza żadnych ograniczeń. Jeżeli tylko mam jakiś dobry pomysł i mam przekonanie, że warto go zrealizować, to nikt mi nie mówi nie. W jaką stronę według ciebie pójdzie hematologia? Są przekraczane coraz to nowe bariery. Hematologia to jest dziedzina zdumiewająca i absolutnie wyjątkowa. Dziedzina, w której jak na poligonie doświadczalnym testuje się różne nowe formy terapii, o których jeszcze 20 lat temu nam się tak naprawdę nie śniło. Tradycyjnie leczenie nowotworów, w tym nowotworów układu krwiotwórczego, to chemioterapia, radioterapia, chirurgia. I tak było jeszcze 2 dekady temu. Natomiast w tej chwili spektrum możliwości, którymi dysponujemy, jest wielokrotnie szersze. Pojawiły się różne formy immunoterapii, pobudzania układu odpornościowego, ukierunkowania tego układu odpornościowego na walkę z nowotworem. Ale też tak zwane leki celowane, czyli małe cząsteczki, które ingerują wewnątrz komórek w pewne ścieżki molekularne, sygnałowe, specyficzne dla określonego rodzaju nowotworu. I w przypadku niektórych białaczek jesteśmy w stanie w tej chwili doprowadzić do wyleczenia ponad 80% pacjentów, nie stosując w ogóle chemioterapii. Tylko poprzez te superinteligentne, supernowoczesne próby ingerowania w biologię nowotworu i niszczenia go w zupełnie inny sposób, niż do tego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. Czy ty wierzysz w to, że choroby nowotworowe krwi kiedyś będą całkowicie wyleczalne? Że to będzie nieskomplikowana choroba? Ta choroba jest skomplikowana i to się nie zmieni. Natomiast dysponując odpowiednio skomplikowanymi metodami leczenia, tak, wierzę, że będziemy w stanie wyleczyć wszystkich chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. I wcale nie będziemy musieli długo na to czekać. Jesteś naukowcem i lekarzem. Która działka jest dla ciebie istotniejsza? Potrafisz odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Jak to się wiąże? Ja rozumiem, że tutaj jakąś pułapkę na mnie próbujesz zastawić. Generalnie
Nie da się tego rozdzielić. Te obszary mojej aktywności są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Bo jeżeli mówimy o nauce, to jest to w dużej mierze też nauka kliniczna, czyli próba optymalizacji leczenia i zastosowania tego u ludzi, a co za tym idzie, zastosowania określonej terapii. Więc to jedno z drugim ma ścisły związek. Ja bardzo lubię relacje z chorymi, ja w ogóle bardzo lubię chorych. I sprawia mi olbrzymią satysfakcję, jeżeli jestem w stanie im pomóc, jeżeli czuję zrozumienie tego, co im przekazuję, jeżeli ten sukces okazuje się nasz wspólny. Więc nigdy nie potrafiłbym sobie odmówić tej działalności leczniczej. Natomiast z drugiej strony mam świadomość, że moja działalność naukowa wpływa na losy właśnie tych chorych. To nie są tylko liczby, to nie jest statystyka, ale na sam koniec przekłada się to na konkretnego chorego. Śpiewasz nieważne w życiu, kim się jest, ale dla kogo? Jak rozkładasz swoje priorytety życiowe? Ja rozwinę ten cytat, bo to są słowa, które usłyszałem od jednej z moich nauczycielek, która też jest w tej chwili moją współpracowniczką, pracując w Katowicach, a która zacytowała słowa umierającej lekarki, która z kolei jej przekazywała swoją mądrość życiową. I to mniej więcej tak brzmiało, że w życiu nieważne są ambicje. Nieważne jest bogactwo, powodzenie, nieważna jest popularność. Ważne jest, jak zapamiętać o tych kilku, których spotkałeś, w sensie tych kilku, na których miałeś rzeczywisty wpływ i których życie w jakiś sposób od ciebie zależało. I z definicji to jest rodzina, a w pierwszej kolejności dzieci. To za nie jesteśmy odpowiedzialni i to one mają nas zapamiętać jako tych, którzy przekazali im wartości życiowe i którzy mieli ten pozytywny wpływ na ich losy, na ich postrzeganie świata, rozumienie relacji międzyludzkich. Natomiast to grono może być oczywiście szersze, jeżeli mamy bliskich przyjaciół, takie osoby, z którymi jesteśmy zżyci i przed którymi otwieramy serce, to oczywiście one w tej puli się jak najbardziej mieszczą. Aleksandrem, co w wieku 20 lat zdążył podbić cały świat. Albo jak Pitagoras opisać we wzorach każdą figurę, każdy kształt. Chciałbym być Magellanem, wyruszyć w nieznane, opłynąć pod żaglem cały glob. Albo Neilem Armstrongiem na srebrzystym lądzie księżycowy postawić krok. Chciałbym być Marią Curie, względnie Piotrem. Chciałbym być Kopernikiem i z własnym pomnikiem wiecznie żyć. Waszyngtonem obalić koronę i nowego świata wyznaczyć los. Albo jak święty Jerzy ze smokiem się zmierzyć i mieczem wymierzyć śmiertelny cios. Chciałbym być Bolivarem pod jednym sztandarem, latynoski zjednoczyć lud. Albo też naczelnikiem, co z bolszewikiem nadwiślański sprawił cud. Chciałbym być Marią Curie, względnie Piotrem. Chciałbym być Kopernikiem z własnym pomnikiem
wiecznie żyć. Chciałbym być Marią Curie, chociaż Piotrem.